Dramat męki i śmierci Syna Bożego odzwierciedla dramat człowieka uwikłanego w grzech. To nasze grzechy przyczyniają się do Jego ran. W nieszczęściu, upokorzeniu i zranieniu Syna Bożego winniśmy dostrzegać nasze nieszczęście, ból i zranienie grzechem. Za chwilę zostanie przedstawiona tutaj nie tylko scena z ostatnimi chwilami naszego Wybawiciela, ale niejako obraz współczesnego odrzucenia i skazywania drugiego człowieka na samotność. Obraz braku miłości, pogoni za tym, co doczesne. Zapraszamy na to przeżycie męki pańskiej, w której poznamy i naszą dramatyczną sytuację, swoje słabości i grzechy, ale również z otwartymi sercami chciejmy naśladować Pana Jezusa w znoszeniu wszystkich krzywd i zniewag. Dosyć gwarów, uciszcie się. Otwieram świętą radę w sprawie Jezusa z Nazaretu. Niech staną świadkowie i zaświadczą, czy Jezus był sprawiedliwy. Jezus? To bluźnierca. Najwyższy kapłan. Lud tylko oszukuje. Boga prawdziwego nazywa swoim ojcem, a siebie królem. Przeciw kapłanom naszym zniecił nienawiść. Chory uzdrawia święto szabatu, postów nie zachowuje, a stolicy naszej, potężnemu Jeruzalem, przepowiada straszliwy upadek. Naucza, że jest posłańcem Boga na ziemi i naukami swoimi podburza spokojną ludność. Nie ma co. Pięknie nauczał Jezus z Nazaretu. Musimy położyć temu kres, bo inaczej źle będzie z nami. Lud w Niego cały uwierzy i odwróci się od nas kapłanów. Kajfaszu, czy powrócili posłańcy, którzy mieli przyprowadzić Judasza, ucznia Jezusowego? Bądź spokojny, Annaszu, przyprowadzą go. Znam je Judasza, to człowiek podły, a za pieniądze zrobi wszystko. Weźmiemy sąd, weźmiemy świadków i skażemy tego fałszywego proroka wedle obowiązującego prawa. Mowa twoja, Kajfaszu, napełnia otuchą serce moje. Dobrze to wszystko obmyśliłeś. Weźmiemy sąd, przekupionych świadków, złoto, cekutę. Zrobią wszystko dobrze po naszej myśli. Najdostojniejsi arcykapłanie, wrócili zakładnicy i pytają, czy mogą stanąć przed oblicze twoje. Wprowadzić czym prędzej. Pamiętajcie, czcigodni kapłani, że powszechnym jest, aby jeden człowiek umarł za naród, aniżeli cały naród miałby wszystek wymrzeć. Mówię to ja, wasz arcykapłan, Kajfasz. Przyprowadziłem ci Judasza, który zgodził się zdradzić mistrza z Nazaretu, bo powiada, że nienawidzi go nie mniej od nas. Czy jesteś gotowy, Judaszu, zeznać wszystko o tym proroku z Nazaretu? Byłem nawet uczniem jego, ale żałuję tego bardzo i przeklinam godzinę, w której go poznałem. Nie o to chodzi. Chcemy się dowiedzieć o jego słowach, czynach, o nauczaniu. Chociażbym do północy mówił, to i tak nie zdołałbym wszystkiego powiedzieć. On chce zburzyć świątynię pańską. Powiedział, nie zostanie z niej kamień na kamieniu. A gdy go lud słucha, wtedy miota przekleństwem na kapłanów i zakon pański. Pragnie zaburzeń, zwie się Synem Bożym, a jutro w nocy ma dokonać zdrady. Chce się ogłosić królem. Gdzie on będzie dziś nocy? Prawdopodobnie w Getsemani z Piotrem i Janem, gdyż tam zazwyczaj knują swe plany, Kajfasie. Ile chciałbyś złota? Krewnych mam w Galilei, jestem człowiekiem ubogi. Więc ile chciałbyś mieć? Sprawiedliwego wydam. To twoja sprawa, człowieku. Ile chcesz? My dużo dać ci nie możemy.
bo skarbiec kościelny zamknięty, chciwyś, chciwością twoja twarz ogniem płonie. Kapłanie, tam z Jezusem jest ludzi gromada dobrze uzbrojonych. Więc ile chcesz pieniędzy? A co będzie święci kapłani, jeżeli Jezus rzuci hasło do oporu i każe się koronować na króla? A lud uzna w nim Syna Bożego i w triumfie wprowadzi do świątyni? Zamilcz, ojdaku! Za dużo sobie pozwalasz w obliczu świętej rady. No ja bieduję, jam biedota. Mówiłem ci, że skarbiec już zakuty. Masz i nie pytaj nic więcej. Dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści... Nie, ja nie chcę! Dajcie więcej! Dajcie więcej! Dosyć tego! Wyprowadźcie go! Więcej, więcej. Nie, nie! Wez nim do lochów więziennych! Co teraz będzie? Spokojnie, drodzy kapłani, znam ja Judasza. Zatańczę, jak mu zagramy. Wróć! Nie ruszaj tego! To grosze nieczyste! Krew po nich strasznie ścieka. Powiada, że się zgadza. A nie mówiłem? Mistrz znajduje się obecnie na modlitwie w Getsemańskim ogrodzie. Dajcie mi tylko straż w niewielkiej liczbie, aby go można pochwycić nagle i bez hałasu. Mów, co jeszcze więcej wiesz? W części miasta zamieszkanej przez ludzi ubogich każdy jest gotowy pośpieszyć Jezusowi z pomocą, gdyby tak przedwcześnie dowiedział się o jego aresztowaniu. Dlatego musicie pilnie rozstawić warty aż do bram Syjonu. Ty się o nas nie troszcz niepotrzebnie. Sami wiemy, co mamy zrobić. Fachowcy, którzy pójdą ze mną, otoczą ogród. A do ogrodu wejdę ja z kilkoma ludźmi, niby że to powracam do mistrza. A zbliżywszy się, pozdrowię go pocałunkiem. Wówczas ci, którzy wejdą ze mną, otoczą go, zwiążą... Dosyć. Odejdź już. Bierz swoją zapłatę. Żołnierzu. Weźmiesz ze sobą kohortę ludzi i udacie się boczną bramą pod ogród Getsemański i przyprowadzicie tutaj tego proroka, a tutaj już należna kara go spotka. A, Galilejczyk przegrał! Przegrał! Koniec jego! Chodźmy, drodzy kapłani. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Zbyt długo już czekamy. Każda zwłoka może być teraz groźna. A co, jeśli to wybrany dla narodu izraelskiego Mesjasz? Mesjasz ciągnął na powrozie, jak bydle na rzeź. Nie będzie on dla was straszny. Przekonacie się teraz, czy jest Jezusem, za którego się podaje i głupi go szukuje, czy tylko synem biednego cieśli? Uważam, że pomyłką było wydanie wyroku. Dlaczego? Musimy go usunąć. W przeciwnym razie zlinczuje nas, jak już to raz zrobił w świątyni z przekupniami. Dobrze, zgładźcie człowieka, ale z posiewu jego nauk zejdzie plon. O, zapłacimy mu za wszystkie nauki. Chciał być królem? To przy wyjściu z Nazaretu będziesz miał koronę, ale cierniowo! Ukażemy go według naszych ustaw świętych. Dość mamy łamania praw bogów. Dosyć łamania praw świąty. Czyż ten, który stanowił prawa, nie może ich ulepszyć? Nie widzę rozwiązania. Albo on, albo my. Czyż szatan was opętał, podstępni faryzeusze? Przejrzałem dobrze waszą obudę. Pycha i zawiść serca. Zabić starcze, bo i ty możesz usłyszeć wyrok. Winien śmierci. Nie boję się was. I milczeć nie będę więcej. Prawdzie, które usta wasze głoszą, zadajecie kłam uczynkami. Wy zazdrościcie Jezusowi. Dlatego nienawidzicie go. Oszalałeś czy śpijany, starcze? Nazarejczyk!
Precz z obłukańcem! To wy wszyscy precz. Jeszcze nie jestem Nazarejczykowym, chociaż go dzisiaj bronię przed Najwyższą Radą. A odejdę sam, bo nie wezmę grzechu na sumienie kapłańskie, ażeby ten grzech nie zemścił się na całym narodzie Izraela. Obrońca! Szaleniec! Obłąkany! Nie obłąkany i nie szalony kapłani. Ciężar winy wziąć na swe barki łatwo, ale rzucić go trudno. Nie rzucicie go nigdy. Podobni przeklinać was będą. Wy chcecie zgasić Ducha Bożego. Oszalał! Głupiec sądzi, że pozjadał wszystkie rozumy świata. Uciek nas będzie, dobrodziej. Musimy wydać wyrok jak najszybciej. Upadła wielkość jego. Jest już tylko szczępem bezużytecznym. Boże Izraela, wysłuchaj nas! Oddaj Nazarejczyka w nasze ręce! Krew jego na nasze ręce! Krew jego na nas i na dzieci nasze! Nie zginie Nazarejczyk! Śmierć, śmierć, śmierć! Oto wzniosły będzie poniżony. Oto najlepsi świadkowie prawdy. Sami go osądźcie. Niech zginie Nazarejczyk. Śmierć, śmierć, śmierć! Syn człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, a ci go zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozumiesz, co on ma na myśli? Już wolałem te jego przypowieści. Teraz niby mówi wprost, ale to jeszcze bardziej niepojęte. Dziwne, że nikt nie odważy się go zapytać. Co ty zapomniałeś? Ja próbowałem go powstrzymać od takiego mówienia, myślenia nawet. Nikt nie chciałby usłyszeć takiej nagany, jaka mi się wtedy dostała. Zejdź mi z oczu, szatanie. Kto chciałby się narazić na takie zagniewanie Jezusa? Ale czy myślisz, że on naprawdę może być zabity? Już drugi raz o tym mówił. Chyba nie bez powodu. Zapytaj mnie. Spróbujmy. Witaj, Miriam. Pokój z tobą. Witajcie. Witaj. Niech dobry Bóg obdarzy was pokojem. Chciałeś z nim porozmawiać? Nie, nie. Popatrzeć tylko. To już pewnie niedługo. Co niedługo? I wy wiecie, i ja. Trudno się z tym pogodzić, prawda? Nie rozumiemy, jak to możliwe i dlaczego ma się tak stać. Mówił coś o okupie, że musi złożyć okup. Rzymianom? Nie, nie Rzymianom. Chodzi o inną niewolę, w której żyją ludzie. Synu, czy to musi nadejść? Może gdybyś pozostał dłużej, ludzie uwierzyliby i wysłuchali twoich napomnień. Rozumiem twój ból, ale tak trzeba. Nie mogę ci ulżyć w cierpieniu, ale matko, potrzebuję go. Potrzebuję tego cierpienia i zgody. Od lat zawsze pomagasz mi swoim fiat, a teraz szczególnie. Inaczej nie można. Cóż, czy inni usłuchają, lecz po nich przyjdą inni i inni. I tak przez długie wieki, tysiące lat, będą potrzebowali wielkiego okupu, wielkiego na miarę zła, które ich zniewala.
i nawet pomimo upływu tylu tysięcy lat nadal będą mnie krzyżować drugim człowieku. Będą przelewać niewinną ludzką krew w tych małych, bezbronnych istotach. Będą krzyżować mnie o osobach kalekich, biedakach, chorych, w pracowanych starcach o niedołężnych rękach. Będą ich wysyłać na Golgotę odtrącenia, samotności, niezasłużonego bólu i cierpienia. Czy wy także chcecie mnie ukrzyżować? Zapałki. A po co ci zapałki? Lekarz powiedział, że nie możesz palić. Dopiero tu były. Musiałaś je schować. Do licha! Znowu potłukłeś talerz. Twoją służącą to ja nie myślę być. A gdzie jest Ania? Wyszła gdzieś, a powinna być w domu i choć trochę pomóc przy sprzątaniu. Narzekasz i narzekasz. Ania to wspaniała dziewczyna. Chciałem, żeby mi poczytała. To dobre dziecko. No przecież widziałeś, że przed chwilą odkurzyłam. Jędrek, Stach, Wojtek. Siedzieliśmy razem internowani. To byli wspaniali ludzie. Bohaterowie! Zginęli jak cała reszta. O Boże, ty znowu zaczynasz. Nie znasz jakich innych historyjek? Oj, ciągle się mnie czepiasz. Cokolwiek powiem, cokolwiek zrobię. Kiedyś była zimna. Wszystko ma swoje granice. Zobaczysz, kiedyś opuszczę ten dom. Wstanę, wyjdę i więcej mnie nie zobaczyć. No widzisz, tak będzie lepiej dla ciebie, dla mnie. Tylko, że nie mam dokąd pójść. No przecież są domy starców. Powiem Wojtkowi, że mnie tam wypycha. Wojtek wie o tym. No jeść mi się chce. Od dzisiaj będziesz jadł w tej misce. Przy tobie to by człowiek nawet na talerze nie zarobił. A wiesz, że Hela przyjeżdża? Nie widziałem jej już tak dawno. Ostatnio? Chyba na chrzcinach Ani. Ile to już lat temu? Na chrzcinach? 17. 17. Witam kochaną rodzinkę. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Cześć, dziadku. O, witaj, Czarnuszko, witaj. Jesteś do picia? Proszę. Mama mówiła, że ciocia Hela przyjeżdża. I że oddadzą mnie do domu starców. Jak mogłaś? Oj, przecież słyszałaś, co ci powiedział. Nie martw się, ona tylko żartowała. Wiesz, ojciec i ciotka powinni być tu lada chwila. A co się stało, że tak nagle przyjeżdża? A mama jakieś sprawy do załatwienia. Idziesz gdzieś wieczorem? Wybieram się do kina. Dziadku, ktoś dzwonił, to tutaj otworzę. Dobrze, dobrze. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, panu. Ładnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję. Zresztą jak zawsze. Dziękuję. Powiedz mi, jak się dziadek czuje? O, bardzo dobrze. Właśnie czeka na pana. O, dzień dobry, pani. Dzień dobry. Pan Antoni przyszedł. Dobiorę, no dobrze? Dobrze. Witaj, Antoni. Serwus. O, witaj, witaj, serwusik. Siadaj, proszę bardzo. Ładny dzień dzisiaj mamy, prawda?
Owszem, to ja pójdę coś przygotować. Szwagierka dziś do nas przyjeżdża. Szwagierka? Ta z Londynu? Szmat drogi. Pewnie przyjedzie cię odwiedzić. To dobre dziecko. To fajnie się wam dzień zaczyna. Co? A dlaczego tak jest? No jak to przecież córka do ciebie przyjeżdża. Właściwie to nie wiem dlaczego przyjeżdża. Nie widziałem jej już 17 lat. Ach, narzekasz i narzekasz, a powinieneś się cieszyć. Coś mi się zdaje, że z tego przyjazdu to nic dobrego się nie urodzi. Oj Władku, z tobą to tak zawsze. Dorota mówiła, że oddadzą mnie do domu starców. Do domu starców? Nigdzie nie pójdziesz, niepotrzebnie się tylko martwisz. Napijesz się kawy? Wiesz co, ja już chyba sobie pójdę. Nie wiem, czy Dorota byłaby zadowolona. Ale wiesz, co ci powiem? Ty to masz lepsze życie ode mnie. Wolałbym tu mieszkać sam, jak ty. Lepiej by mi było, gdybym nie miał dzieci. Cóż na to poradzisz? Taki porządek na tym świecie. Każdy chciałby żyć jak najdłużej. Nikt nie chce być stary. Widzisz? Mam trójkę dzieci. Wydaje mi się, że jeszcze wczoraj nosiłem je na plecach. Bawiłem się z nimi. Chodziłem na spacery. A teraz jedno tu, drugie tam. O, coś ci pokażę. Przysłali mi wczoraj zdjęcie mojego najmłodszego wnuczka. Ja, ładny. I całkiem do mnie podobny. Tylko, że oni wszyscy są dla mnie jacyś tacy obcy. I wcale mnie nie odwiedzają. Wiesz, co ci powiem? Niektórzy ludzie traktują starość jak jakieś przestępstwo, czy ja wiem. Wszystko dlatego, że ty za dużo myślisz. Helena? Dorota. Witaj. Dzień dobry. No nic się nie zmieniłaś. Ale świetne kłamstwo. O, moja córa przyjechała. To ja już sobie pójdę. Trzymaj się, cześć. Witaj, córuś. Jak ty pięknie wyglądasz. Dzień dobry, tato. Siadaj. No ty też dobrze wyglądasz. Wzrok to ja mam kiepski. Ale tak w ogóle to czuję się całkiem nieźle. Myłaś ręce? Oj, no czekaj. Nie widziałam ojca 17 lat. Ania się wtedy urodziła. A właśnie, gdzie ona jest? Jest na górze. Jak długo zostaniesz z nami? No cóż, tato, 2 dni. Ania, zejdź na dół. 2 dni? Po tylu latach? Oj, tato, sam rozumiesz. Interesy, no interesy. Witaj, tato. Cześć, poznaj, to jest twoja ciocia Helena. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. No, nie chwaląc, chyba najładniejsza w rodzinie. Ja, bo Ania się we mnie urodziła. Aniu, zabierz dziadka na spacer. Dobrze. Chodźmy, dziadku. Kiedy ja chciałem porozmawiać z Helą. Chodźmy, taka ładna pogoda. Przejdziemy. Będzie na to dość czasu później. Tak, tato. Po południu. Musimy się dużo nagadać. Oczywiście. Ja niedługo wrócę. Się w drodze o to, co się stało? Była pewna, że ojciec jest umierający. Co ty jej napisałaś w tym mailu? Przecież sytuacja jest krytyczna.
dla ciebie na pewno by tu nie przyjechała. Ależ ten ojciec się postarzał. No nie poznałabym go na ulicy. Wygląda jak... No jak? Ma już 78 lat. Jest stary. Słuchaj, jeszcze się gniewasz za tego maila? Oj, bo to było naprawdę świństwo. Myślałam, że ojciec naprawdę umiera. A poza tym, czy ty wiesz, ile teraz kosztują bilety? No, już nie przesadzaj. Tak w ogóle to... To ja nie wiem, po co tutaj przyleciałam. Chcemy umieścić ojca w domu starców. No tak, tego zdążyłam dowiedzieć się w drodze od Wojtka. No tylko ja nie wiem, gdzie, w jakim miejscu i jak. No przecież jesteś jego córką, prawda? To będzie kosztowało. No tak, wiedziałam. Ile? No wiesz, jeżeli złożyłyby się wszystkie dzieci, to oczywiście byłoby taniej. Ale biorąc pod uwagę, że nawet na maile nie odpisujesz, ty dajesz 1000 miesięcznie, my 700, a resztę może sobie stary z renty dołożyć. Wykluczone. Nie stać mnie. Co są, ty nie powiesz. A może chcesz, żebyśmy my za wszystko płacili? Oj, przecież wcale tego nie powiedziałam. No, ale przecież mam rodzinę, dom. No poza tym też muszę odkładać na starość. Przecież nigdy nic nie wiadomo. Nie. Pamiętaj, że mówimy o starości ojca, nie o twojej. No, a może by go tak umieścić w jakimś tam darmowym przytułku? Tak. I będzie na łasę czyjeś tam, tak? No, czemuż by nie. Przytułek nie wchodzi w rachubę. A rodzinę, dom, dzieci. A poza tym, co by ludzie powiedzieli? Nie jest nędzarzem. Jedyne miejsce to ten dom. Nie wiem, no. Mogę dać mniej niż połowę. Więcej nie dam. Heleno, ty niczego nie rozumiesz. Od początku naszego małżeństwa mam starego na karku. Muszę go pilnować, pielęgnować. Chodzić jak koło małego dziecka. Ja już mam tego dość. No tak, ale biedny ojciec się tego nie spodziewa. Nie miałem odwagi, żeby mu o tym powiedzieć. Ja mu powiedziałam. Co? Nie powinnaś była tego robić. Ojciec i tak nie wziął tego na serio. Helena, musisz nam jakoś pomóc. Nie wiem, zrób coś, porozmawiaj z nim. On ciebie wysłucha. No okej, no pomówię z nim. Chociaż to będzie trudne. Możemy sobie zagrać partię gierzami. O! Jak ty ładnie dzisiaj wyglądasz. Wybieramy się z Wojtkiem do znajomych. Będzie dobra zabawa. Ale ja to nie jestem takim amatorem tańca. To znajdź sobie kogoś, kto nie lubi tańczyć. No dobra, już dobra. Weźcie starego na górę. To pewnie ktoś z domu starców. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani pewnie z tego zakładu. Tak. Proszę. Ojcze. Przepraszam, że wam przerywam, ale... Mamy gościa w ważnych interesach. Mówcie. Ja to w ogóle nie przeszkadza. Ale pora już spać. Antoni, jutro sobie dokończycie partyjkę. Kończmy na dzisiaj. Jutro sobie dokończymy.
Daleku, chciałbym z tobą chwilkę porozmawiać. W porządku, Antoni, tylko mam niewiele czasu. Helena, zabierz ojca na górę. Ja jeszcze porozmawiam z panem Antonim. Chodź, tato, pójdziemy na górę. Do licha. Wszyscy mnie tu traktują, jakbym był jakimś niemowlęciem. Dobranoc, Ładziu. Dobranoc, dobranoc. Dopóki nie wróci pan domu, coś pani pokaże. Wojtku, proszę, nie rób tego. Ale o co chodzi? Nie oddawaj ojca do zakładu. Co prawda, nie należę do waszej rodziny. Jestem dla was zupełnie obcym człowiekiem. Ale proszę cię, nie rób tego. Ale to nie jest wcale tak źle. Przecież nie możesz skazywać własnego ojca. To miejsce go zabije. Zrozum to. Uwierz mi, że robiłem naprawdę wszystko, żeby go tutaj zatrzymać. Wojtek? Tak, już idę. Do widzenia, panie. No muszę ci powiedzieć, że ta chwila trwała bardzo długo. Nie ma o czym mówić. Właśnie pokazywałam paniom fotografie i znane osobistości, które odwiedziły nasz zakład. Proszę, tu jest umowa do podpisania. No dobrze, niech mi pani powie, oczywiście pytam z czystej ciekawości. Dlaczego to tyle kosztuje? No cóż, jak zapewne państwo wiecie, ogrzewanie poszło w górę. A poza tym wykwalifikowany personel też kosztuje. Wojtek, spójrz na te fotografie. Nie mam potrzeby oglądania tych zdjęć. I tak wiem, że ten obiekt to stara, zatrzała dziura. Co pan powiedział? Powiedziałem, że nie mam potrzeby oglądania tych zdjęć. W zeszłym tygodniu byłem tam osobiście. Przepraszam, że panią fatygowałem, ale nie mogę tego zrobić. Jak pan sobie życzy? Moment! Teraz ja coś powiem. Mam już dość tej sytuacji. Już nie mogę wytrzymać. Wyprowadzam się. Dorota. Oczywiście, możesz zostać z ojcem. Możesz wysłuchiwać jego ględzenia. Ja już z tym skończyłam. Dorota. Mówię ci, jak go jutro tu zobaczę, to mnie już nigdy nie zobaczysz. Dorota, stój, słyszysz? Ja już chyba pójdę. Przepraszam panią za to, co się stało, ale zresztą sama pani widziała. Tak, doskonale rozumiem. Na wypadek jednak, gdyby się pan zdecydował, sporządzę nową umowę. W porządku. Dobranoc. 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 Wiesz, pójdę porozmawiać z Dorotą. To ja się może pomoże. Musimy się jakoś porozumieć. Ale nie mówiłaś serio, że chcesz odejść, prawda? No, a jak ci się wydaje? Co ja innego mogę zrobić? Dorota, ale ja ci nie dam odejść, przecież ja cię kocham. Kochasz? A co robisz, żeby mi to okazać? No to co mam robić? Nie wiem, samym gadaniem to nic nie pomożesz. Cały czas ja jestem winny. Nikt inny, tylko ja. Nie dam ci odejść, Dorota. Na siebie, no niby nie moja sprawa, ale słuchaj, ja muszę odejść. Dorota, ale dokąd? Gdzie? Co byś ty w ogóle robiła? Jeżeli ustąpię, stracę ostatnią szansę. Kobieto, co ty mówisz? No czyś ty się kiedyś nad tym zastanawiała?
Słuchaj, ja nic ci na to nie poradzę. Ja tłumaczyłam mu, ale on nie potrafi mnie zrozumieć. Ojej, Dorota, no ale czasem tak bywa w niektórych małżeństwach. Mówię ci, robisz wielki życiowy błąd. Dobrze, że jesteś. Chciałam chwilę z wami porozmawiać. Ty i Dorota od dawna jesteście razem. Czy wy chcecie rozerwać wasze małżeństwo? No, chcecie tego? No, ja nie. Ale sama widzisz. No, ja nie stworzyłam tego przeklętego świata. Helena, jest ojciec. Porozmawiaj z nim na ten temat. Tato, muszę ci coś powiedzieć. Coś, co wyda ci się podłe, ale to dla twojego dobra. Co? Tato, powinieneś pójść do tego domu starców. Nie! Nigdy! Wpierw umrę! Tato, no... Ale czyś ty się kiedyś nad tym zastanawiał? No pomyśl, jaką ty robisz krzywdę Wojtkowi. A czy wy zastanawialiście się kiedy, choć przez chwilę, jakie było moje życie przez was? Robiłem wszystko, żeby was wykarmić. Pracowałem do północy, a rano znów szedłem do roboty. Wiem, tato, wiem. Ja sobie tego nie wymyśliłem, ani nie zaplanowałem, że będę kiedyś stary, słaby i na pół ślepy. Tato, no, Wojtek, on nie chce cię tam wysyłać. No, ale jak on tego nie zrobi, Dorota go rzuci. Nie będę siedział ze starymi ramolami czekającymi na śmierć. Ależ tato, no... No, rób jak trzeba. No przecież możesz pomóc Wojtkowi w utrzymaniu jego rodziny. Nie. Chcielibyście się mnie pozbyć jak starego śmiecia. Tato, no przecież wiesz, że tak nie jest. Nie chciałam cię urazić. Przykro mi. O, no i muszę już jechać. Pisz do mnie, córuś. Ania poczyta mi twoje listy. Napiszę. Dla mnie pociechą na stare lata. Napiszę, tato, napiszę. Gdzie jest Ania? Była w kuchni. Ania! Żegnaj, tato. Ciociu, już wyjeżdżasz? Do widzenia, kochanie. O, dziadku, poczekamy się. Żegnaj, Dorota. I pamiętaj, nie rób tego głupstwa. Do widzenia, tato. Nie zapomnę pisać. Nie zapomnę. Nie zapomnę. Odprowadzę cię. Ojciec jest już stary. Może w każdej chwili umrzeć. No tak, tylko kiedy? Helena miała rację. Chcę ci coś zaproponować. Co takiego? Wyślę go tam. Ale jeśli nie będzie mógł wytrzymać, to sprowadzę go z powrotem. Wojtek, nie! Oczywiście, Helena miała rację. Nie powinniśmy rozbijać naszego małżeństwa.
No dobrze, zrobię jak zechcesz. Nie pożałujesz tego. Będziemy wreszcie wolni. Aniu, gdzie jest dziadek? Zaraz będzie. Poczekaj. Najpierw musimy ci coś powiedzieć z ojcem. Idź do pokoju jego, zapakuj wszystkie jego rzeczy. A co się stało? Gdzie dziadek jedzie? Ojciec i ja postanowiliśmy, że dziadkowi będzie najlepiej w domu starców. Tatusiu, nie. Tatusiu, proszę cię, przecież obiecałeś. Nie możesz tego zrobić. Idź na górę i spakuj rzeczy dziadka. Wiem, ty tego nie chciałeś. To ona cię zmusiła. Proszę cię, idź i zrób to, co mama ci kazała. Jeśli dziadek opuszcza ten dom, to ja się wyprowadzam. Co? Wyprowadzam się. Jeszcze nie wiem dokąd, ale zrobię to. Takiego domu, w którym mógłby pomieścić oba. Tato, gdzie jest dziadek? Zaraz tu będzie. Chodź, dziadku, usiądź sobie. Ojcze, nie mów do mnie ojcze! Nie mam rodziny! Jestem zupełnie sam! Dziadku, nie mów tak. Przecież ja cię kocham. Jego rzeczy są już zapakowane. Zapakowane? To na co jeszcze czekać? Wyrzućcie moje rzeczy na ulicę, a mnie razem z nim! Ależ ojcze, naprawdę nie ma potrzeby. Nie chcesz, żebym został. I nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbyście mnie błagali na kolana. Nie zostaniesz tu i nie pójdziesz tam. Ania, proszę cię, nie wtrącaj się. Wynajęłam pokój. Co? Wynajęłam pokój dla mnie i dla dziadka. Dziadek ma emeryturę, a ja będę się nim opiekować. Aniu, ty chciałabyś, żeby taki stary człowiek jak ja z tobą zamieszkał? Tak, dziadku. Będę się tobą opiekować. Będziesz mógł całe godziny spędzać z panem Antonim. Zrobiłabyś to dla mnie? Tak, już to zrobiłam. Tyle, że powinnam dużo wcześniej. Mam klucze. Przenieśmy się tam dziś wieczorem. To będzie nasz dom, dziadku. Daj mi jego rzeczy. Nie, Aniu! Ależ dziadku, nie wierzysz mi? No wierzę, wierzę, tylko muszę zebrać myśl. To wszystko... Dzieje się zbyt szybko, jak na moją starą głowę. Nie ma się nad czym zastanawiać. Chodźmy już. Nie mogę tam iść z tobą, Ani. Nie mogę. Ależ dziadku, jeśli nie pójdziesz tam ze mną, to oni cię zabiorą. Wiem, moje dziecko. Człowiek musi z odwagą przyjmować to, co Bóg wysyła. Za parę lat wyjdziesz za mąż, będziesz miała dzieci, będziesz je nosiła, tuliła jak ja swoje, będziesz patrzyła na ich maleńkie twarzyczki, które się do ciebie uśmiechają i wtedy poznasz prawdziwy sens miłości. A kiedy one dorosną i zamkną swoje serca przed tobą, wtedy poznasz prawdziwy sens bólu. Jak żyłaś do tej pory ze swą miłością, będziesz musiała teraz żyć z tym bólem. I ja muszę znieść swój ból. Źle robiłem, że przed tym
Uciekam. Nic mnie nie upoi twoje jagnie, słyszałeś? Rozkaz!
dzisiaj! Nie płaczcie nade mną. Patrzcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi. O córki jerozolimskie. Dzielcie się. Wygrał! Brawo! Jeśli jesteś synem Bożym, stąd z krzyża! Stąd z krzyża! Stąd z krzyża! Ty, który burzysz świątynię i w 3 dni ją odbudowujesz, stąd z krzyża! Stąd z krzyża! Czemuś nie opuścił? Pragnę. Patrzcie na mnie, dajcie oczu! Nie chcę! Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Wykonało się.
Paweł Wołoszyn. Dominika Łuszka. Nikodem Adam Turoń. Robert Stach, Kamil Łobodziński, Jan Jastrzębski, Krzysztof Rogos. Jarosław Wójcik. Mariusz Wójcik. Judasz Kacper Bober. Setnik Zbigniew Leń. Żołnierze Marcin Rogos, Bartłomiej Kobuj, Dawid Śmigiel. Szymon Syreny, Dominik Szałajko. Weronika, Aneta Adamska. Prowadzące niewiasty, Małgorzata Śmigiel, Barbara Bober. W części współczesnej wystąpili Dziadek, Jan Jastrzębski. Piotr Bolanowski, Renata Stach, Donka Andrzej Wrona, Aneta Adamska, Helena Katarzyna Kudła, pani z domu opieki Magdalena Szarek, muzyka Marek Szerszeń, obsługa światła i sceny Anna Zaręba. Chcę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację pasji. Pani wójt Urszuli Brzuszek oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej za udostępnienie sali na próby i występ. Siostrom służebniczkom za wyposażenie strojów i materiałów. Panu kamerzyście i fotografowi za uwiecznienie występu. Dziękujemy za przybycie i przeżycie z nami męki pańskiej. Bóg zapłać.